Cześć, przed Wami HTC Desire 820. HTC Desire 820 jest drugą generacją dobrze znanego Wam Desire 816. Nowy fablet Tajwańczyków wprowadził mnie taki sielankowy nastrój, ponieważ pierwsze wrażenia były bardzo pozytywne. Czy mogę to powiedzieć na koniec dzisiejszego odcinka? Zobaczymy. Przed Wami test HTC Desire 820. Olbrzyma Desire 820. To co, jedziemy gigancie, nie? Jazda. Cięcie. Już. Cięcie. Desire 820 jest smartfonem bardzo podobnym do swojego poprzednika. Projektanci Tajwańczyków specjalnie dużo roboty nie mają, bo zostały odświeżone jedynie drobne elementy. Nie oznacza to jednak wcale, że pomysł na drobne metamorfozy jest zły. Wręcz przeciwnie. Po co zmieniać coś, co jest bardzo dobre? Na niewątpliwą pochwałę zasługują niewielkie akcenty kolorystyczne na bokach urządzenia. Telefon dzięki temu wygląda nowocześnie i bardzo żywiołowo, mimo że do testów trafiła mi się wersja biało-szara, która energią specjalnie nie emanuje. Kolorystycznym dopełnieniem jest obramówka ogromnego oka aparatu z tyłu obudowy. Swoją drogą wygląda to świetnie i śmiesznie. Taki kryzole z tego HTC. Szaleństwo można wyczuć w wykonaniu 820. Świecący plastik jest odmianą, która do złudzenia przypomina mi ten z iPhone'a 5C. Nie zauważyliście może, że teraz każdy widzi w smartfonach coś z iPhone'a? Niedługo zacznie się porównywanie Nokii 3310 do najnowszego jabłuszka. Ganię producentów za takie posunięcie, ale gdyby każdy plastikowy smartfon był tak wykonany, to chyba zmieniłbym zdanie na ten temat. Spasowanie elementów jest świetne, nic nie trzeszczy, nie skrzypi, obudowa Unibody powoduje, że konstrukcja jest bardzo trwała. Względem walorów produkcyjnych zastrzeżenie mam jednak do zaślepki zakrywającej sloty na karty. Jest tandetnie wykonana i spokojnie mogę powiedzieć, że po jakimś czasie będzie miała skłonności do łamania się. Tutaj muszę nadmienić, jeżeli macie takie samo zboczenie co ja, polegające na wiecznym pstrykaniu, otwieraniu klapek w telefonach, czy ruszaniu tego co można przesunąć, to wiedzcie, że ten model może Was doprowadzić do szewskiej pasji. Za każdym razem, gdy trzymałem Desire 820 w dłoni, to otwierałem i zatrzaskiwałem zaślepkę. W sumie, dodatkowa atrakcja. Radością nie będą jednak rysy na tylnej pokrywie, których pojawienie się jest tylko kwestią czasu. Plastik jest fantastic i to jest właśnie jedna z jego domen. Uwielbia nabywać dziesiątki małych przyjaciół w postaci licznych przerysowań i zadrapań. Zajmijmy się lepiej tym, co bardziej Was interesuje. Waszą uwagę powinny przykuć wymiary słuchawki. W przypadku fabletów waga odgrywa istotną rolę. 155 gramów to wynik przyjemny i akceptowalny. Urządzenie specjalnie w dłoni nie ciąży, a to trzeba mocno podkreślić. Jeszcze ważniejszą sprawą od wagi jest grubość. 7,74 mm to parametr, który sprawia, że Desire 820 nie był traktowany przeze mnie jako duże urządzenie. Na co dzień posiadam Note 3, biorąc w dłoń testowany się model, miałem wrażenie, że telefon jest bardzo kompaktowy. To zdecydowanie na plus. Plusem również jest ekran, ale przed nim zgłębimy się nieco w lekturze, której tematem przewodnim będą przyciski i porty. Wspomniana już wcześniej lewa krawędź skrywa pod zaślepką sloty na karty nano SIM oraz microSD. Obok nich znajduje się tajemnicza luka, w której nic nie można włożyć. No, bywa i tak. Przeciwna flanka to przyciski regulacji głośności oraz włącznik. Są one bardzo dobrze rozmieszczone ze sporym, wyczuwalnym skokiem. Świetnym designerskim pomysłem było otoczenie ich delikatną linią w kolorze smartfona. Góra została przewidziana z łącze jack 3,5 mm oraz mikrofon multimedialny, a dół wyposażony w port microUSB, do którego umiejscowienia można mieć zastrzeżenia. Raz, że nie każdy uchwyt nawigacyjny będzie do niego pasował, a dwa, telefon leżąc na biurku podczas podłączenia do ładowarki mocno jest ściągany na prawą stronę i w rezultacie może spaść przy choćby delikatnym pociągnięciu kabla. Tył urządzenia, oprócz dumnie prezentującego się loga HTC, skrywa obiektyw aparatu o rozdzielczości 13 megapikseli wraz z diodą doświetlającą. Przód to dwa muzyczne karabiny wycelowane w nasze uszy, strzelającej świetną jakością muzyki. O tym sobie jeszcze powiemy. Oprócz nich znajdziemy na górnej belce duży aparat do selfie o rozdzielczości 8 megapikseli. Wykonuje on całkiem niezłe fotki, ale królem w tej kategorii zdecydowanie nie jest. Przyciski systemowe zostały wciągnięte do interfejsu, co raczej nie dziwi. Pierwsze skrzypce w tym modelu gra oczywiście ekran i to nie byle jaki. Mowa o matryce o przekątnej 5,5 cala i rozdzielczości 720x1280 pikseli. Na tak dużym wyświetlaczu szału to absolutnie nie ma prawa robić. 267 pikseli na cal za takie pieniądze to raczej nie jest powód do dumy. Ba, nawet bym się z tym specjalnie nie obnosił, bo to jest wynik lipny.
Sama szczegółowość nie jest tragiczna, ale gdy się przyjrzymy wyświetlaczowi, to spokojnie dostrzeżemy pojedyncze piksele, a siateczkowy ekran sympatii nie wzbudza. Specjalnie narzekać podczas testów nie narzekam, ale Full HD nie pogardziłbym. Tę niedogodność rekompensuje nam technologia ekranu Super LCD 2. Dzięki niej mamy przyjemność oglądać bardzo naturalne, nasycone i żywe kolory. Co więcej, ten typ ekranu cechuje się bardzo dobrym kontrastem i niezwykle czystą bielą. Czerń nie jest tak głęboka co w Super AMOLEDach, ale ganić się nie można. W kwestii kątu widzenia to jest zupełna wariacja kolorystyczna. Każde przechylenie urządzenia kończy się zmianą poświaty ekranu, barwy szaleją, zmieniają się diametralnie. Ciężko w ogóle nazwać takie zjawisko. Duży minus za tę wpadkę. Jasność panelu jest bardzo dobra, co prawda do czołowych telefonów droga daleka i wyboista, ale na co dzień nie miałem problemu z czytelnością w słoneczny dzień. Faktycznie, momentami Desire 820 łapie spore refleksy i ciężko odczytać, co tak naprawdę pisze na ekranie, ale nie zdarza się to notorycznie. Mogę się założyć, że ucieszy Was informacja o szkle Gorilla Glass 3 na ekranie. Mój egzemplarz posiada jedną większą rysę na wyświetlaczu, która jednak motywuje do zakupu utwardzanego szkła nakładanego jak folia, które stało się w ostatnich tygodniach bardzo trendy. Czy mówienie o podzespołach jest trendy? Mam spore wątpliwości co do tego i raczej odpowiedź jest znana, ale mimo wszystko powiem Wam, co kryje się pod maską, albo raczej plastikową klapką. Za drzemiące w tym olbrzymie moce obliczeniowe odpowiada 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 615 o taktowaniu 1,5 GHz wraz z procesorem graficznym Adreno 405. Jest to najnowsza jednostka celująca w średnio wyższą półkę smartfonów, zresztą bardzo wydajna. Specyfikacje dopełniają 2 GB pamięci RAM i 16 GB pamięci wbudowanej. Z najnowszymi grami nie powinno być problemu, jednak co mnie zaniepokoiło, to dosyć mocne nagrzewanie się górnej części telefonu. Momentami ekran przy górnej krawędzi jest aż nieprzyjemnie ciepły, nie mówiąc nic o okolicy aparatu. Na testy tego urządzenia nie miałem wiele czasu, więc pierwsze dni minęły pod znakiem intensywnego testowania. Rezultatem moich zmagań z Desire 820 było codzienne ładowanie akumulatora o pojemności 2600 mAh. Pod koniec tygodnia testowany model dostał trochę wytchnienia i oferował nieprzerwalną pracę na jednym ładowaniu przez 2 dni. Wynik całkiem przyzwoity, bo przy sporadycznym użytkowaniu można z niego wyciągnąć jeszcze więcej. Mówiąc o systemie, myślimy Android, wspominając o wersji Androida mówimy 4.4.4. Dobra, skończmy tego Matrixa. Ale stop. W trakcie nagrywania mój Desire 820 otrzymał dużą aktualizację, ale nie był to jednak lollipopa, szkoda. Nie zabrakło w wyposażeniu nakładki HTC Sense 6.0. Jest ona bardzo ładna, dopracowana i co ważne dosyć lekka, nie obciąża znacząco systemu. Na ekranie blokady mamy trzy możliwości odblokowania ekranu. Przejście do BlinkFit, który jest miejscem zbierającym wszystkie najważniejsze aktywności, zwykłe odblokowanie ekranu oraz przejście do poprzednio używanego pulpitu. Interfejs użytkownika nie zmienił się znacząco, dodano motywy, tylko większość z nich nie jest kompatybilna z Sense 6.0 i mamy spikselowane grafiki, a o to raczej nie chodzi, więc ta nowość jest niestety bezużyteczna do momentu aktualizacji nakładki przez producenta. Na pokładzie testowanego modelu znalazła się aplikacja Zoe, pozwalająca na tworzenie filmów z naszego życia zarejestrowanego przez urządzenie HTC. Klipy wypadają bardzo przyjemnie i jest to ciekawy sposób na dokumentowanie swoich przeżyć. Z ciekawszych funkcji to na tyle. Desire 820 jest zdecydowanie telefonem muzycznym z podkreśleniem słowa muzyczny. Dwa głośniki Boom Sound nie bez kozery porównują na początku odcinka do karabinów. Potrafią zabić swoją jakością. Puszczając byle jaką piosenkę nad tę bardzo przez Was nielubianą, ciężko powiedzieć coś złego na jej temat. Jakość muzyki jest niewalająca, a telefon gra na każdej głośności czysto i donośnie. Jeżeli komuś mało, niech założy słuchawki i delektuje się nutami. To naprawdę robi wrażenie. Nie bez znaczenia przy ocenianiu komfortu słuchania piosenek ma program muzyczny. Jest ładny, przejrzysty, ale brakuje mi cały czas equalizera, którego doczekać się po prostu nie mogę. Nie jestem w stanie się gniewać na HTC za ten brak, bo jakość muzyki jest w stanie wiele zneutralizować. Dla melomanów to świetna propozycja. Duży, prawie dopracowany ekran, pomijamy w tym momencie faktor rozdzielczości, to i zadania filmowe powinny znaleźć się w tabeli z plusami. Tak też będzie. Telefon radzi sobie z prawie każdym formatem wideo. Oglądanie klipów na tym modelu jest bardzo przyjemne, o ile czynimy to w pojedynkę. Zasiadając w grupie przed 820, nasi sąsiedzi po bokach nie będą za dużo widzieć przez kąty widzenia. Dlatego mobilne kino będzie pozytywnym doznaniem tylko wtedy, gdy jesteśmy egoistami i usiądziemy na wprost urządzenia. Jeszcze tak dziwnego aparatu nie widziałam. Zdjęcia robione przy naturalnym świetle są genialne, szczegółowość jest świetna, barwy są należycie oddane. Zastrzeżenie mam jedynie do złego pomiaru światła, które czasami powoduje zbyt duży kontrast na zdjęciach i
i w rezultacie nie wygląda taka kompozycja zbyt dobrze. Ogromne problemy pojawiają się w momencie, gdy kadr będzie musieli doświetlić sztucznym światłem lub będzie on niedostatecznie naświetlony. Telefon automatycznie ma potworne problemy z autofokusem, 3/4 zdjęć wychodzą nieostre, lampa doświetlająca działa bardzo topornie, a migawka wyzwalona jest niezwykle wolno. Przy dezaktywacji diody fotki robią się super szybko, co jest na duży plus. Aplikacja aparatu zawiera kilka nowych ciekawych funkcji. Oprócz bardziej rozbudowanego trybu manualnego, w którym brakuje mi regulacji przysłony, znalazł się tryb dzielonej fotografii. Jedno zdjęcie robione jest za pomocą tylnego aparatu, drugie frontową kamerką. Filmy nagrywane Full HD cechują się dokładnie takimi samymi właściwościami co zdjęcia. W naturalnym świetle jest świetnie, przy sztucznym zupełnie nieostra grecka tragedia. Surfowanie w sieci to czysta przyjemność, LTE stało się standardem, dlatego i tu ten moduł występuje, pozwalając użytkownikowi na super szybkie surfowanie w sieci. Co ciekawe, preinstalowana aplikacja HTC do przeglądania internetu sprawuje się nieprzeciętnie i spokojnie może konkurować z Google Chrome. Mamy do dyspozycji dużą szpaltę, przez co zaskakująco wiele treści znajduje się w tym samym momencie przed naszymi oczyma. Zasięg Wi-Fi również należy do plusów, więc zadania internetowe to zaleta tego modelu. Podsumowując, HTC wypuściło udany model, którego obecność na rynku była przewidywalna. Producent zbytnio się nie narobił, ale niewątpliwie na tym modelu zarobi. Odświeżona wersja Desire 816 powinna sprzedać się bardzo dobrze, o ile cena jeszcze trochę spadnie, a raczej będzie to miało miejsce. Szkoda, że poznaje niesmak po kilku widocznych niedoróbkach, ale smartfon bez wad nigdy nie powstanie. To tyle z mojej strony, dziękuję Wam za dotrwanie do końca. W tym miejscu czas na szybkie ogłoszenia. Pierwsze z nich to zaproszenie na mojego Facebooka, gdzie możecie zadawać mi pytania i być na bieżąco z nowymi materiałami. Zachęcam również do subskrybowania kanału, aby nie pominąć żadnego odcinka i do odwiedzania mojego bloga mobileo.net. Znajdziecie tam recenzję tekstową urządzenia, pod które możecie spodziewać się odpowiedzi na każde, nawet najgłupsze pytanie. Warto tam zaglądać. Jeżeli szukacie najlepszej oferty cenowej, to oczywiście umieszczam link do porównywarki cenowej. Po co przepłacać, skoro można kupić taniej? Tyczy się to również ofert operatorów, miksów, abonamentów i tym podobne. Na moim blogu udostępniam narzędzie, dzięki któremu znajdziecie idealną ofertę GSM do własnych potrzeb. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałam. Dzięki jeszcze raz i do następnego. Cześć!